Kamil Sybczak od wczorajszego popołudnia. Podobno od nowego sezonu piłkarz ręczny Barcelony. Kamilu, możesz nam potwierdzić tę wiadomość? Podpisałeś kontrakt z Barceloną? Nie będę odpowiadał na takie pytania. Pozostawię to wszystko bez komentarza. No ale odpowiedz, tak podaje prestiżowy portal handballplanet.com. Czy jesteś już zawodnikiem Dumy Katalonii? Nie mam pojęcia, skąd mają takie informacje, na pewno nie ode mnie. Wczoraj nie odbierałeś po południu telefonów, to też utwierdziło nas w przekonaniu, że może coś być na rzeczy. No tak, to jeżeli ktoś ma tupę dzwonić do zawodnika o godzinie 22, gdzie ja mam też swoją rodzinę, i okej, nie mam jeszcze dzieci, ale nawet jakbym miał i ktoś by mi obudził dziecko o 22, no to mógłbym być troszeczkę zły. A myślę, że to też nie jest tak naprawdę teraz pora i czas, aby rozmawiać na ten temat, bo do końca tego sezonu jestem jeszcze zawodnikiem Orlen Wisły Płock i mamy tutaj jeszcze tak naprawdę dużo do zrobienia, bo w tym sezonie tak naprawdę jeszcze nic takiego nie osiągnęliśmy, poza tym, że okej, są fajne wyniki w takich prestiżowych meczach, ale tak naprawdę jeszcze wszystko jest przed nami. Teraz ja skupiam się na najbliższym meczu z Vardarem, który jest dla mnie i dla nas, dla naszej drużyny bardzo, bardzo ważnym meczem, bo możemy tak naprawdę, wygrywając ten mecz, wszyscy wiedzą o tym, że mamy zaliczkę 6 bramek, ale tak naprawdę to nie jest zbyt dużo, ale wygrywając ten mecz możemy już coś osiągnąć. Także to, że mecz z Vardarem jest w tej chwili najważniejszy, ja nie mam absolutnie żadnych wątpliwości, natomiast no nie ukrywam, bardzo nas interesuje, czy twoje osobiste plany od nowego sezonu już są skrystalizowane. No to ja was podtrzymam dalej w niepewności. Nie odpowiesz? Na początku już powiedziałem, także nie będę się powtarzał. No ale dlaczego nie chcesz zdradzić tej informacji? Dlaczego ta tajemnica? No, skupiam się na tym sezonie, do końca tego sezonu jestem zawodnikiem Orlen Wisły Płock, jestem profesjonalistą, także jakieś informacje na ten temat dopiero wyjdą z mojej strony, dopiero po zakończeniu sezonu. Czy Barcelona to jest dla ciebie w tej chwili jedyny wybór? Bez komentarza. To powiedz mi inaczej, czy propozycja, jeśli przychodzi od takiego klubu jak Barcelona, dla piłkarza ręcznego, to jest propozycja, którą można odrzucić? No jasne, że tak. Jest kilka takich klubów, tak naprawdę, od których tych właśnie propozycji się nie odrzuca. I nie ukrywam, że Barcelona, czy takie kluby jak Paryż, czy Kiel, czy Flensburg, czy te kluby z najwyższej półki, no to tak naprawdę ja rok temu, czy pół roku temu nawet bym sobie nie pomyślał tak na, no okej, rok temu, bo przez ten ostatni rok ta wiara w siebie troszeczkę wzrosła i w własne umiejętności, ale tak naprawdę to o tym bym nie pomyślał, że takie marki mogą się tak naprawdę interesować moją osobą. Jest to bardzo miłe, ale jest to też tak naprawdę uwieńczenie mojej ciężkiej pracy i mojego poświęcenia i oczywiście nie tylko mojego, bo przy tym moim rozwoju pracowało naprawdę mnóstwo ludzi. Dlatego też cieszę się, że tak to wszystko się toczy, jak się toczy. Myślę, że jestem całkiem sympatycznym zawodnikiem, bo mam całkiem dobry kontakt, nie mam problemów w nawiązywaniu kontaktów z ludźmi, jestem kontaktowy. Oczywiście są tematy, na które się nie rozmawia, ale ja to cały czas podkreślam, że ze mną można o każdej, o wszystkim tak naprawdę porozmawiać, ale jeżeli są takie rzeczy, o których nie chcę rozmawiać, no to po prostu o nich nie rozmawiam i tyle.